Szybkie nagranie, prezentacja, jeszcze w kolorze niebieskim. Tak łopatologicznie. Mamy dwie grupy. Na razie teraz kable są, żaden kabel synchronizacyjny nie jest podłączony. Mamy grupę pierwszą i grupę drugą. Będziemy oglądać jak się nam będą układać mrugania. No i teraz jest ten Wellenowski, tak? Trypy mrugania. Dwa krótkie i jeden przytrzymany. Tak w sumie nawet wyszło, że akurat trafiły na ten sam czas mrugania, że dwie strony na dwie strony. O, już się zdesynchronizowały. Chodzi po prostu o te dwie grupy. Te niższe są ze sobą połączone i tak, są w tej linii połączone. Jestem cały oślepiony tym blaskiem. Jest naprawdę bardzo, bardzo jasne. Teraz wszystkie są rozłączone. Połączone są te dwa ze sobą. Teraz połączone są te wzdłuż, tak? I tutaj są wzdłuż. A teraz są połączone wszystkie do kupy. I teraz połączyłem te na krzyż. I te są na krzyż. Czyli jak widać, to jest ta sama grupa po krzyżu. To są ta sama grupa na zmianę z tymi, tak? No, także. I one są rozłączone teraz, więc one się potem będą gdzieś tam mijać z tym błyskiem. Ale w momencie, jak je połączymy, no to po prostu będą grupy migać. Grupa pierwsza, grupa druga, właśnie na zmianę. Na krzyż tak akurat się wyszło. Zmienimy model na ten zwykły, szybki, policyjny, pojedynczy błysk. No, mamy pojedynczy błysk. Jak to mamy zsynchronizowane teraz? Aha. No, tak wyszło, że guzik nic nie widać. Moment. Chyba nie, te są połączone w linii, ale zsynchronizowały się tak, jakby były połączone wszystkie razem. Wszystkie rozłączone, ale mrugają mniej więcej, jakby chciały po prostu być w tej synchronizacji swojej.
Ale każda lampa powinna mrugać po swojemu. Wszystkie się zsynchronizowały. Teraz wszystkie mrugają. To jest pojedynczy błysk. Tylko jest jeden impuls. Tylko jeden szybki. Tamte są połączone, te drugie. Te bliżej jeszcze nie są połączone. I w momencie, jak je połączymy, cyk. No to teraz mamy rozpiernicz, tak? Każdy sobie mruga jak chce. No, więc. Aha, fajnie, nie włączyłem tam nagrywania. Dobra. No więc tak się przedstawia w tym szybkim mruganiu, w momencie, jakbym po prostu no, zamienił miejscami, no to grupa pierwsza, bo widać, że tu się synchronizują, tak, stronami. Ta jest synchronizowana i tak jest synchronizowana, więc jakbym dał. Po dwóch stronach, no to byłoby ciach, ciach. Po dwóch stronach niestety kable są tak krótkie tutaj i poplątane, że jest to bardzo trudne do zrobienia. No ale byłoby po prostu stronami tak jak to powinno być. Czyli dokładnie tak to powinno być. Tak, teraz mamy grupy na dwie strony. Odwrócone mamy po jednej stronie grupę pierwszą, po jednej stronie grupę drugą, więc one będą połączone ze sobą i one będą mrugać synchronicznie stronami. Zaraz się to właśnie rozjedzie, bo już mi się odpięły te druciki. O, teraz. Jest 100%. A spadnie mi. Moment. No, to jest ten wolny amerykański. Dwa, jeden przytrzymany.
No, dalej zabawa. Totalny chaos w postaci raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A chwile się powinny zdesynchronizować. Tam górne dwie strony są zsynchronizowane. I teraz synchronizujemy przód. I teraz synchronizujemy wszystkie do kupy. No i wróciliśmy do szybkiego. Do podwójna R65 R10 to R10 tryb błysku i teraz będzie szybki, szybki na zmianę, tak, szybki na zmianę, lewo prawo, zwykły pojedynczy błysk. Pierwszy raz po prostu muszę spasować i no tak to prezentuje się, jest tego multum. Za dużo jest tych trybów, żeby to wszystko pokazywać. Także no, tak to wygląda.